Jest to dla mnie bardzo ważne, ponieważ zawsze chciałam zagrać w lidze hiszpańskiej, było to moje marzenie, więc cieszę się, że udało się je zrealizować. Teraz wszystko tak naprawdę w mojej głowie i w moich nogach, żeby pokazać się z jak najlepszej strony. Decyzja była jedna tak naprawdę. Moje marzenie, tak jak powiedziałam, że była gra w lidze hiszpańskiej. Wydaje mi się, że mój sposób i mój styl gry odpowiada tej lidze, więc nie zastanawiałam się zbyt długo. Słyszałam wiele dobrego. Na pewno jest to liga, która ma duży potencjał. Staje się coraz silniejsza, także mam nadzieję, że szybko się tutaj odnajdę. Tak, akurat na Algarve Cup zajęliśmy drugie miejsce. Myślę, że to jest duże osiągnięcie jak na naszą reprezentację. Mierzyłyśmy się z naprawdę dobrymi i silnymi drużynami. Jednak cieszę się, że okazało się, że zagrałyśmy w finale. Niestety nie udało się wygrać w finale, ale myślę, że i tak możemy być z tego wyniku dumne. Że mam dobre podania, że zdobywam wiele asyst, co jest dla mnie bardzo ważne. Cieszę się na to tak naprawdę z każdej możliwości zagrania dobrej piłki do koleżanki. Myślę, że dużo widzę i jestem kreatywną zawodniczką. Tak jak powiedziałam, no mam nadzieję, że wprowadzę trochę do tej drużyny kreatywności. Przede wszystkim chciałabym pokazać się z jak najlepszej strony, wywalczyć miejsce w podstawowej jedenastce, dać siebie jak najwięcej i sprawić, by ta drużyna była jeszcze lepsza niż dzisiaj.